Bank Assurance w Polsce zmienia się bardzo intensywnie od 2 lat, kiedy to weszły pierwsze rekomendacje dotyczące funkcjonowania rynku w Bank Assurance w Polsce. Zmiany są widoczne i te badania, które my przeprowadzamy od kilku lat, a szczególnie od 2, kiedy wprowadziliśmy również tak zwany mystery shopping w bankach, widzimy, że zmiany idą za regulacjami, to znaczy rynek przystosowuje się, podąża za rekomendacjami. Rekomendacje te w największym zakresie dotyczą bardziej pokrewnickiego podejścia w sprzedaży, unikania tak zwanego mis-sellingu, zwiększenie świadomości zakupowej klientów i my to widzimy. Tak? I właśnie przed chwilą też pokazywaliśmy dane, które potwierdzają to, że banki wykonały bardzo dużą pracę w ubiegłym roku, dalej tą pracę wykonują, z korzyścią dla rynku, z korzyścią dla konsumentów, klientów bankowych, którzy zakupują ubezpieczenia w sieci bankowej. Ubezpieczenia w tym takim kanale dystrybucyjnym bankowym są tanie. O to dbają banki, które chcą, żeby oferta dla klientów była bardzo atrakcyjna, nie tylko jeśli chodzi o zakres ubezpieczeniowy, ale również warunki cenowe. Także tutaj akurat banki mają bardzo siłę, taką mocną siłę przetargową w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeń. Zmieniło się zasadniczo w zakresie oferowania. Znaczy rekomendacje z ubiegłego roku już w tym takim kierunku, żeby ograniczyć przypadki, w których klienci płacąc za ubezpieczenie nie mieli wyboru, jeśli chodzi o rodzaj ubezpieczenia, czy też nie mieli wyboru też jeśli chodzi o ubezpieczycieli i czasami w sposób nieświadomy dokonywali takich zakupów. Te praktyki zostały poprzez rekomendacje, to zjawisko zostało w zasadzie wykluczone i w tej chwili zresztą to jest widoczne też w przypisie składki. Klienci, jeśli kupują, są informowani, dokonują bardziej świadomego zakupu. Zawsze jest coś do zmienienia. Oczywiście nie działamy, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe nie działają w jakiejś próżni w takiej ekonomicznej, dlatego że na te zmiany nachodzą też sytuacja ekonomiczna, różne inne regulacje dotyczące banków, które na przykład obciążają banki różnymi kosztami. Banki oczywiście starają się zrekompensować większe koszty funkcjonowania większymi przychodami. I to jest oczywiście pewna szansa, możliwość dla Bank Assurance, żeby te brakujące ewentualnie wolumeny z innych przychodów lub również większe koszty były skompensowane przez dodatkowe przychody z ubezpieczeń. Także no to są też takie sytuacje, na które reaguje branża bankowa w zależności od zmian, w zależności od rynku, od sytuacji ekonomicznej swoich klientów, ale również otoczenia takiego konkurencyjnego.